Gimbaza jest takim stereotypem, który bardzo ogólnie... Nie istnieje coś takiego jak typowa gimbaza albo typowy gimnazjalista, tylko jesteśmy my i to, jak ludzie nas postrzegają, to nie jest to, kim my naprawdę jesteśmy. Wystarczy patrzeć na gimnazjalistów nie tylko po ich zachowaniach kierowanych hormonami, ale tym, co naprawdę mają w głowie. Gimbaza to nie jest żaden syf, tak? Gimbaza to jest to, co mnie otacza i żyję w tym i czuję się z tym dobrze. Jeżeli tylko będzie dalej gimbazą, jaką była, to będę się bardzo cieszyć i dalej będę do niej uczęszczać. Apelowałbym o pozostawienie gimnazjów.